Kiedy tak patrzę na was, to zastanawiam się, jak wam minęła podróż i czy w ogóle okaże się na koniec, że było warto. Nie wiem, co dzieje się z dźwiękiem, ale to nie moja wina. Więc witam was gorąco i powiem na początek taką rzecz, że kiedy tutaj dzisiaj przyjechałem, to przypomniałem sobie atmosferę z pierwszego obozu. To jest już 5. obóz. Kiedy robiliśmy przygotowania do pierwszej edycji, byliśmy przekonani, że to jest wydarzenie jednorazowe. Jak się okazało, nie jest. Nie wiemy, kiedy to się zatrzyma, ale kiedyś się zatrzyma, bo wszystko się kiedyś kończy, nawet moda na sukces, więc... Kiedyś trzeba będzie przejść do wieczności. Ale myślę o tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły do tego momentu. Za sprawą obozu na 100% pojawiły się podobno nawet jakieś nowe małżeństwa. Za sprawą obozu na 100% niektóre osoby zaangażowały się w służbę. Było trochę osób, które nawróciły się tutaj, które przeżyły uzdrowienia, uwolnienia. Były osoby, które zostały tutaj ochrzczone i niektórzy z nich są też dzisiaj między nami. Więc po tych 5 latach myślę sobie, że to wydarzenie przyniosło pewien owoc. Ale zastanawiam się nad ideą takiego spotkania, które trwa przez kilka dni, kiedy jesteśmy skoncentrowani na Bogu i ze wszystkiego tego, co mogę sobie wyobrazić, najbardziej przypomina to rodzaj świąt. Jesteśmy zorganizowani przez ten tydzień, aby mieć świąteczny tydzień i świętować. Przywitał się ze swoimi uczniami, którzy powrócili z misji, którą wykonali. 72 uczniów rozeszło się po okolicy, uzdrawiali chorych, wypędzali demony, oczyszczali trędowatych, wskrzeszali umarłych i kiedy przyszli do Jezusa, powiedzieli, że to naprawdę jest czymś, co robi na nich wrażenie, że demony są im uległe z powodu Jego imienia. I to jest niesamowite. To jest wspaniałe, że doświadczamy cudów, to jest wspaniałe, że w ciągu tego tygodnia będziemy doświadczali wielu cudów. To jest wspaniałe, że Bóg postanowił w naszym życiu działać w tak niesamowity sposób. Ale Jezus w tamtym momencie przywołał uczniów do porządku, mówiąc im o tym, co jest naprawdę ważne. Bo wiecie, Jezus nie chciał w żaden sposób umniejszyć tego, że rzeczą wspaniałą jest uzdrawianie chorych, wypędzanie demonów, czy od czasu do czasu wskrzeszanie umarłych, jak trzeba. Jakby ktoś z was planował umrzeć, niech śmiało dzwoni, postaram się uwzględnić w grafiku. Więc to jest niesamowite, kiedy takie rzeczy się dzieją, ale Jezus pokazał uczniom, że jest pewien powód do radości, pewien powód do ekscytacji, pewien powód do świętowania, pewien powód do tego, aby nieustannie to sobie przypominać i aby nieustannie mieć w sercu wdzięczność z tego powodu. Jezus powiedział, to nie jest dlatego, że demony są wam uległe, powinniście się tak cieszyć. Ale powinniście się cieszyć z tego powodu, że wasze imiona są zapisane w Księdze Życia. Wiecie, dla mnie jest to jedna z najbardziej ekscytujących rzeczy, największych rzeczy, jakie mogę sobie wyobrazić. To, że na drodze, która prowadziła prosto do piekła, zostaliśmy skonfrontowani z prawdą Ewangelii. Myślę, że wielu ludzi ma pewien problem z tym, aby Ewangelią ekscytować się tak bardzo, jak ona na to zasługuje, z tego powodu, że nie do końca poznali swoją własną grzeszność, swoją własną głupotę, swoją własną podłość, swoją własną słabość i niezbyt dobrze przemyśleli kwestię tego, gdzie wylądowaliby bez Boga. wszyscy bylibyśmy mieszkańcami piekła. Wszyscy trafilibyśmy na nieskończoną ilość czasu do wiecznego potępienia. I jest to przerażające, kiedy pomyślimy o tym, że są ludzie, którzy naprawdę tam trafią i nigdy tego miejsca nie opuszczą. To jest niewyobrażalnie przerażające. Im dłużej się o tym myśli, tym bardziej mrocznie się robi w środku. Ale też, kiedy człowiek o tym pomyśli od czasu do czasu, to też zaczyna sobie uświadamiać, jakie ma powody do wdzięczności. Bo naprawdę, rzeczywiście, w sposób prawdziwy i ostateczny przebaczono nam. Uwolniono nas od tego złego przeznaczenia. I to jest jedna z najbardziej ekscytujących rzeczy, którymi powinniśmy się cieszyć. Kiedy człowiek zaczyna cieszyć się z powodu swojego zbawienia, zaczyna tego też bardzo mocno pragnąć dla wszystkich innych, którzy tego jeszcze nie doświadczają. Kiedy zaczynasz naprawdę myśleć o tej zmianie, która się pojawiła, o tym, że mogliśmy wylądować w wiecznym potępieniu, a idziemy do miejsca, które przerasta naszą wyobraźnię. Tak jak pisze apostoł Paweł, że to, czego oko nie widziało i to, czego ludzkie ucho nigdy nie usłyszało, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Być może słyszeliśmy jakieś dobre rzeczy na temat nieba, ale chciałbym wam powiedzieć, że nikt z nas nie słyszał na temat nieba wystarczająco dużo, żeby sobie je wyobrazić. Ja słyszałem wiele ekscytujących rzeczy. Przeczytałem niezliczoną ilość i wysłuchałem niezliczonej ilości historii ludzi, którzy doświadczyli śmierci i powrócili. Niektórzy są tak wredni, że sprowadzają ludzi z powrotem. Więc słuchałem tych wszystkich historii i myślę, że żadna z tych osób nie opowiedziała wystarczająco dużo, aby mieć rzeczywiste wyobrażenie, aby mieć pełne wyobrażenie na temat tego, czym jest niebo jako poczekalnia ludzi przed zmartwychwstaniem, a czymże dopiero będzie nasze zbawienie po naszym zmartwychwstaniu. To, o czym Biblia mówi, to to, że nikt nigdy tego nie widział, nikt nigdy tego nie słyszał. To jest wspanialsze niż granice naszej wyobraźni. To jest wspanialsze niż wszystko, co kiedykolwiek na ten temat słyszeliśmy. To jest naprawdę niesamowite. Niektórzy z nas, kiedy znajdą się tam, będą mieli okazję przywitać się z ludźmi, których kiedyś przyprowadzili do Boga. Niektórzy z nas przywitają się tam ze swoimi bliskimi. I w tamtym momencie pomyślimy sobie, że to głupie, że nam ich tutaj brakowało, podczas kiedy im było tak dobrze przez cały czas. Kiedy zaczynasz być świadomy tego, że Twoja droga do piekła skończyła się. Kiedy zaczynasz być świadomy tego, co Bóg dla Ciebie przygotował, kiedy próbujesz o tym myśleć, to trudno jest to robić bez troski o innych ludzi, którzy tego jeszcze nie doświadczyli. Świętując prawdę Ewangelii, świętując wszystkie aspekty związane z tą prawdą, powinniśmy spojrzeć z niesamowitą wdzięcznością na to, co Bóg dla nas zrobił. I powinniśmy też spojrzeć na to z ogromną troską dotyczącą wszystkich tych ludzi, którzy są gdzieś w naszym zasięgu i których moglibyśmy, których możemy, których powinniśmy pozyskać dla Chrystusa. Jesteśmy tutaj, aby świętować te wszystkie prawdy, aby odświeżyć je w sobie, aby zacząć nimi żyć. I nie chodzi w tym o to, żebyśmy przeżyli ekscytujący tydzień. To taki anioł, który podkreśla te miejsca, w których trzeba zwrócić baczniejszą uwagę. Więc, Więc możemy podejść do tego, jakbyśmy uczestniczyli w jakimś wydarzeniu, którego sensem jest tylko to wydarzenie. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy nabrali świeżego spojrzenia, abyśmy nabrali nowych sił, abyśmy nabrali nowej wdzięczności w stosunku do Boga i nowej troski do naszego serca w odniesieniu do tych wszystkich ludzi, do których powinniśmy pójść z radością wynikającą z tego, że naprawdę poznaliśmy, kim jest Bóg w naszym życiu. Jeśli miałbym określić to, co znajduje się w głębi mego wnętrza, to może pomijając te fragmenty, kiedy jestem wściekły, zły, zmęczony i czy komuś z was coś takiego też się przydarza? Na pewno? Tak. Kuba, chcesz nam coś wyznać? Dobrze, to ja spytam Dorotę. Ale poza takimi momentami, w których wydaje się, jakby na chwilę świat doczesny nam przysłonił to, czym żyjemy w środku, ale w takich momentach zupełnie normalnych, gdybym miał powiedzieć, co jest najgłębszą prawdą kipiącą w moim sercu, to świadomość tego, że Bóg mnie kocha, że On mnie chce, że On zrobił tak wiele, aby mnie nie stracić, aby mnie mieć. Kiedy o tym myślę, to naprawdę wszystko zaczyna pasować do siebie. Jednak kiedy zaczynamy myśleć w takich kategoriach czysto ludzkich, bo ja jakoś tak podskórnie wierzę, że są tu osoby, które zmagają się z różnego rodzaju poczuciem samopotępienia, z poczuciem bycia gorszymi. Pewnie są tu osoby, które mają tendencję do obwiniania się. Trudno wtedy opowiadać o Bożej miłości ludziom, podczas gdy sami zasłaniamy się przed nią takimi postawami. Myślę, że w trakcie tego obozu znajdziemy wiele sytuacji, które pomogą nam zdjąć z siebie taką skorupę samopotępienia, kompleksów, oskarżeń. Jeśli coś takiego jest w tobie, Twoje świadectwo, Twoje przekazywanie Ewangelii innym ludziom nigdy nie będzie miało mocy i takiego autentycznego brzmienia. Wielokrotnie można spotkać ewangelistów, którzy mówią ludziom, jak bardzo Bóg ich kocha, podczas kiedy sami mają problem z uwierzeniem w to dla siebie. Czy uwierzylibyście, że tak to jest możliwe? Sam kiedyś tak miałem. Ale jeśli chcemy przekazywać prawdę Ewangelii, to podstawową rzeczą, którą musimy zrobić, to potrzebujemy ją odświeżyć dla siebie samych. Tak, jestem kochany przez Boga, jestem tego świadom, jestem przez Niego chciany, przygotował dla mnie wieczność. Naprawdę mi przybaczono nie tylko niektóre z moich świństw, ale wszystko. Wszystkie najgorsze rzeczy, jakie kiedykolwiek w życiu zrobiłem, zostały mi autentycznie wybaczone. Chrystus postanowił zamienić się ze mną swoją pozycją. On dał mi swoją sprawiedliwość, a wziął na siebie moją grzeszność. To jest niesamowite. Kiedy zaczynamy o tym myśleć, kiedy zaczynamy tak żyć, to naprawdę zaczyna coś w nas kipieć. Kiedy żyjesz pochłonięty świadomością tego, jak bardzo Bóg cię kocha, nie możesz się zamknąć. I w jakiś sposób musisz pokazać to innym ludziom. Do tego jesteśmy przeznaczeni. To jest wizja na najbliższe dni. Odświeżmy w sobie tą prawdę. Rozejrzyjcie się. Spójrzcie na tych wszystkich ludzi. Jak chcesz ogarnąć ich wzrokiem, to nawet możesz wstać, żeby zobaczyć, ilu ich jest. Czy wiecie, że każda z tych osób, które tu są, miała zagwarantowane miejsce w piekle? Ale w którymś momencie zetknęliśmy się z prawdą Ewangelii. W którymś momencie ktoś ci powiedział, raczej mniejszością są tacy ludzie, którzy nawracają się w ten sposób, że zdobywają Biblię, zaczynają ją czytać i w ten sposób się nawracają. Ja do takiej mniejszości należę. Nikt mi nie głosił, a osoba, od której dostałem Nowy Testament, była pierwszą osobą, którą zewangelizowałem. To prawda. Było to dość proste. Opowiedziałem tej osobie, jakie rzeczy znajdują się w tej Biblii, którą mi dała do czytania. Nie mogła w to uwierzyć. Więc powiedziałem, to przeczytaj sama. Więc niedługo później były już dwie osoby wierzące, nie jedna. Ale w większości przypadków dzieje się tak, że ktoś do nas mówił. Powinniśmy być tym osobom ogromnie wdzięczni. Ale powinniśmy też zrobić tyle, ile możemy, by dotrzeć z tą prawdą do innych. Niech ten czas, niech te najbliższe dni staną się dla nas inspiracją. Weźmy z tego tak dużo, jak tylko możemy, by wyleczyć się ze wszystkiego, co nas krępuje. By wszelka ciemność zeszła z naszych umysłów, by nasze usta były nieskrępowane, by nasze serca były pełne wiary, wdzięczności i radości z powodu tego, co Bóg ma przez Ewangelię nam do powiedzenia. Czy po to tu jesteśmy? Czy będziemy świętować razem? No to ja wam coś o procedurze świętowania jeszcze dodam. Jest taka dziwna historia w Ewangelii Mateusza i ja wielokrotnie, jak ją czytałem, myślałem sobie, jakie to ma zastosowanie. Ale po latach przynajmniej kilka różnych wątków mi się wyświetla. Był człowiek zaproszony na wesele, który zamiast ubrać się w odświętne ciuchy, to nie jest reklama naszych koszulek, który zamiast ubrać się w odświętne ciuchy, przyszedł w swym drelichu roboczym i próbował uczestniczyć w tym weselu, ale w którymś momencie zapytano go, jak żeś tu się znalazł, i został wyrzucony. Wiecie, myślę, że w naszej sytuacji świętowanie prawdy Ewangelii polega na tym, że powinniśmy przestać myśleć i odrzucić to wszystko, co jest naszymi powodami do smutku, przygnębienia, troski, zmartwień, ale również te światowe powody do radości, poczucia triumfu, poczucia sukcesu i zadowolenia. Jedne i drugie z tych rzeczy mogą nas tak samo odciągać od wdzięczności, którą powinniśmy mieć względem Boga. Paweł w liście do Galacjan napisał, że jedyne, czym może się chlubić, to krzyżem Chrystusa. I wiecie, co to znaczy? Ten Paweł, najwybitniejszy spośród apostołów, ten, który dokonał więcej niż wszyscy inni apostołowie razem wzięci, ten apostoł, który nie miałby problemu z wymienieniem ogromnej listy świadczącej o jego niewyobrażalnym poświęceniu, jak również o jego niewyobrażalnych sukcesach, ten apostoł Paweł powiedział, nie mam niczego, czym mógłbym się pochwalić, poza tym, że Boży Syn postanowił oddać za mnie życie. Nic tego nie przebije. Paweł nie musiałby być napominany przez Jezusa, gdyby przyszedł opowiedzieć mu o wielkich rzeczach, które się działy w jego służbie, dlatego że Paweł wiedział, co jest na pierwszym miejscu i za co powinien być najgłębiej wdzięczny. Odświeżmy to sobie. Odsuńmy od siebie wszystkie te rzeczy na te kilka dni. Zróbmy post dla Twego umysłu. Pomyśl sobie, jak Twój umysł będzie funkcjonował po 7 dniach postu od zmartwień. Pomyśl sobie, jak będzie wyglądał Twój umysł po 7 dniach postu od tego świata, od rzeczy tego świata. Jeśli zdecydujemy się skoncentrować na Chrystusie. Dla mnie to jest zadanie na najbliższe dni. Uniżyć się przed Panem i być Mu wdzięcznym. I cieszyć się ze wszystkiego, co jest prawdą, odstawiając ten świat na bok. Będziemy świętowali razem. Zastosujemy instrukcję. Niech nasz umysł rozbierze się ze swojego roboczego drelicha. Niech ubierze się w odświętną szatę i powie, teraz nie jest czas na zajmowanie się wszystkimi rzeczami, którymi zajmowałem się do tej pory. Teraz jest czas, by skoncentrować się na Panu.